Ja już witam wszystkich z Ligoty Miliardowic. A witam w dość dziwnym dniu, bo dzisiaj jest 12 listopada 2018 roku. Poniedziałek z racji, że tak wypadło po prostu. Ale czemu jest rajza? Bo 12 listopada to de facto jest normalny dzień roboczy, ale nie w tym roku. W tym roku mamy święto takie bardziej nieformalne z racji stulecia odzyskania niepodległości, co zresztą widać i bardzo ładnie widać w Miliardowicach. To się chwali, to się ceni. No, naprawdę wspaniale. Ludzie podeszli do tematu stulecia niepodległości. Ja też mam fana na chałupie. A co? Patriotyzm musi być. Miliardowice oflagowane. I bardzo ładnie. Kościół też oflagowany, jak najbardziej. No pięknie, pięknie to wygląda. I moja podstawówka. Thank you.
Jak tylko całował klamkę. Pomnik Wolności, odsłonięty 10 listopada 2018. Pierwotnie stał przed dworcem kolejowym w Dziedzicach. Został zburzony jednak we wrześniu 1939 roku. Tak, to właśnie tutaj, w tym miejscu pierwotnie stał pomnik wolności. Tutaj mamy dworzec kolejowy Czałowice-Dziedzice, a tu był pomnik wolności właśnie. No proszę, nawet są mi auta z flagami, z panami. Cieszę się, że też są takie. Bo niektórzy idioci to tylko na mecze uznają coś takiego, że są patriotami, a jak przyjdzie święto konstytucji czy niepodległości, to nawet nie wiedzą, kiedy to jest.
wstydzą się nawet wywiesić fana, czyli flaga, na chałupie. Nie wiem czemu. Tacy sportowi patrioci są nic nie warci. Kiedy po prostu tylko flaga wieszają na aucie, jeżdżą z tym przez miesiąc, liczą, że polsko-piłkarska reprezentacja będzie wygrywać. Może i kiedyś będzie. Ale jak na razie to ona profanuje te barwy narodowe. No proszę, powstaje zaś ścieżka rowerowa. Fajnie. To tak do tych informacji, co na marszu w Warszawie spolili unijno fana. Fany polić umią, a kasiorka by była. Kasiorka, żeby płynęła, nie? Z Brukseli. Głupota. Tutaj wyszedł ja, kraczą wrony, że ja tutaj wyszedł po tym stoku tam zza tych chałup. Beskid Sport Arena, jeszcze nigdy tu na nartach nie jeździł, może kiedyś tu na skirajza przyjada, z tym, że jak tu nie będzie ludzi, bo Szczyrg jest strasznie zapchany teraz w zimie z kuli tych inwestycji słowackich, Tatry Mountain Resorts, a ja się kieruję w stronę Karkoszczunki i chcę jechać na Brynno. No to, że już jest na Karkoszczunce. Trochę było ciężko od tego Szczyrku, ale wiem, że teraz tu od Brynnej będzie zjazd i będzie mega zjazd. O. Ja już tu był w tym roku. Ja wtedy jechał tamtąd, z Salmopola. Jeszcze muszę się wybrać tam za mną. Tam, o, tam na Klimczok. Tam. O. Ale dało popalić. Ta wuja to ma przełęcz Karkoszczunka, tam widać. Nie tam jechał. Fajnie się jedzie. Chodzimy. No i tam już strona Klimczoka, jadę się z strumu.
fajnie. Szlak Szełkiesi tam, teraz idzie tu. Jest pozmieniane. I tym sposobem mamy zaś Brno. Thank you.
tam mamy kamień graniczny, komora cieszyńsko. Uprzejmość zawsze musi być. Ja i teraz WTR-ka skręco tutaj w lewo, i o jednak pojadę tutaj tymi szlakami pieszymi, tą starą WTR-ką. O, jak stara WTR-ka szła. Nawet dość fajnie to tu zrobili. I tu mamy ujście Brennicy do Wisły. Czyli można powiedzieć, że przejechałem całą Brennicę. Ja, ona się tu kończy. A tu są w tym miejscu górki wielkie? Tak się mi zdo. I tak się to zdo, jakby Wisła była mniejsza od Brennicy. A tam się zaczyna przekop Bajerki. Tam korek. W takich chwilach zawsze warto jeździć na rajzy. Ja już jest, gdzie to? Ja już jest w Skoczowie, tam słychać krajowo 81, ponoć ojczyzna kolarstwa w Polsce. Ale słuchajcie, podwiedźcie jak jest ciepło, 15,5 stopnia na gradach, także ciepło, a w górach było nawet 20. A mamy dzisiaj 12 listopada 2018 roku. Jo tutaj zaś poprawił znaki, bo kiedy się pierun ta ostatnia tablica, ta co jest na samym dole, Landek Pierściec, kiedy się pierun to obrócił.
jutro pojadę na Landek. 12,5 km. Mam 65, także no niestety nie będę dorównywał, bo jutro trzeba iść do roboty na 6. A to poza tym już nie ma takiego ciśnienia, żeby te sety robić. Było tydzień temu, ja wiem, stulecie niepodległości właśnie i z tego powodu było tydzień temu, męczarnia była, było zimniej, ale no tak godum, nie będziemy się forsować, 2 dni rajzowania były, czy będzie rajza za tydzień, 18 listopada, trudno powiedzieć. Trudno powiedzieć, bo Stowarzyszenie Nowa Inicjatywa zaprosiło mnie na koncert charytatywny. Będą zbierane pieniądze do dziewczynki 3-letniej chorej na mukowiscydoza. I ten koncert będzie w kinie Świt w Czechowicach, Dziedzicach, także jeżeli rajza będzie, to będzie ona na pewno z rana. No bo po tym mamy coś fajnego do zrealizowania i trzeba słowa dotrzymać. Jakieś auto się tam szwindo. Trochę mi to dziwne, bo tutaj raczej są szlabany i auto tutaj raczej nie powinno jechać, także dziwnie to wygląda, podejrzanie. No ale cóż, zniknęło. Pomału jada tam, oni mnie nie widzą na szczęście. Tyle, że ja ich też nie. To chyba byli leśni, bo szlaban jest zawrzyty. A to oni to by musieli wyjechać wtedy. Szlaban zawrzyty. Tam ruch jest, bo wracają z długiego weekendu. Nie? Takiego niespodziewanego długiego weekendu. Ale ja na chwilę pojadę tą drugą. Nie mam zamiaru jechać w tym ruchu.